Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie w kolejnym odcinku 2 w 1. Gdzie jest dwóch facetów? W jednym pokoju rozmawiają o muzyce. Włodek Markowicz i Karol Pecierek. Zaczniemy od newsów muzycznych, koncertowych. Hey you! Roger Waters zagrał w Warszawie. Słyszałem, że akustyka nie była taka dobra. Jeśli byliście na koncercie, dajcie znać, jak wam się podobało. Dużo ludzi wychodziło i mówiło, że to był najlepszy koncert mojego życia, w końcu zobaczyłem gwiazdę. Najlepsze to są, jak kręcą te materiały pod stadionami zawsze, po koncercie, kogokolwiek, czy to będzie Madonna, czy Roger Waters. I wychodzą ludzie i tak, jest, to był najlepszy show, jaki widziałem w życiu. Zawsze słuchałem tylko na płycie, wie pan, ale teraz na żywo to jest coś zupełnie innego. Płakałem. Oprócz tego, 13 listopada Biffy Clyro zagra ponownie w Polsce, tym razem w Stodole w Warszawie. Ale to możecie sobie darować, bo 11 dni wcześniej, dokładnie 2 listopada, wystąpi w Polsce zespół Nickelback. Never man in as a... Never man in as a wise man? Never man in as a wise man. Oprócz tego do line-upu Burn Selector Festival dołącza MIA, często nazywana Mia. No tak, więc to może... Ja zawsze mówiłem na nią Mia. Okej. Okay, jesteśmy w... Ej! To może od razu powiedzieć na nią Grażynę. No i do tego nowa płyta Johna Mayera, również polecamy, no bo to John Mayer. Jak miód na me uszy, runo na me usta, piękna Paradise Valley się nazywa, piękna. Odnośnie tych materiałów, które są realizowane przy koncertach, to na orangemusic.pl znajdziecie bardzo dużo materiałów z męskiego grania. Wywiady, relacje, wszystko co was może zainteresować orangemusic.pl. Świetna wstawka pani Nosowskiej. Stoi tam przed mikrofonem na scenie i taka totalnie wzruszona. Mówi, że ona już po prostu tak długo jest na tej trasie i na tej scenie od tylu godzin i że w ogóle tak fajnie, tak już nie może, nawet nie może znaleźć słów i ludzie wuuu, Nosowska! Ale teraz musimy powiedzieć o czymś bardzo ważnym. Nie wiem, czy wiecie, ale w Mrągowie odbyło się coś, co się nazywa Disco pod żaglami. Nie wiem, czy wiecie, najpopularniejszą telewizją muzyczną w Polsce nie jest MTV, nie jest SK, nie jest Viva. A Rebel TV? Też nie? A to co jest w takim razie? Polo TV. Nie tak dawno mieliśmy okazję również zagłębić się w te rejony telewizji z Włodkiem, żeby studiować tamtejsze piękne materiały wideo. Po pierwsze, nie chcę tutaj siać propagandy. Dlaczego? Ale zadziwia mnie, że Polo TV jest na multiplexie, to raz. Ale dwa, to jaką to ma oglądalność, drodzy państwo. To ma 50 tysięcy ludzi oglądających non-stop, podczas kiedy taki Rebel TV, który gra, powiedzmy, taką niby okej muzę, 1000. Czyli statystycznie w tym mieszkaniu ktoś teraz ogląda Polo TV. W ramach tego wielkiego powrotu Disco Polo, o którym czasem mówimy, bo po prostu stał się wielkim trendem i to naprawdę tak. To nie jest tak, że my sobie to wymyślamy, żeby się ponabijać Disco Polo. Nie. Tylko była wielka impreza Disco pod żaglami, na którą zaproszono największe gwiazdy Disco Polo, jakie były w Polsce. Największe. Była Szaza. Była Szaza. Był Rudy Schubert. Był Rudy Czarnoczarni. Pan Miller z Boysów. Był pan Radek Liszewski. I to jest tak, że jak na przykład widziałem materiały z męskiego grania, przy całym szacunku, przy poziomie, który reprezentowała ta impreza, było naprawdę spoko, ale tam się ludzie nie bawili. Tam ludzie stali i słuchali tej muzyki. Była Nosowska, było Hej, był Ostro, i śpiewali, faktycznie mieli jakiś przekaz. Tam ludzie stali z piwkiem i słuchali. Okay. A na imprezach Disco Polo... Edyta Górniak wraca do jednego z tych kolejnych talent show, które na jesieni już ruszają z nową serią. Bardzo dobre. Zagości w jury The Voice of Poland. Bardzo mnie to cieszy. Będę mógł teraz faktycznie oglądać, bo wcześniej nie mogłem oglądać. Teraz będę oglądał bardzo. Każdy odcinek. Bo ty ją szanujesz. Bardzo szanuję. Edyta Górniak tam w miarę pasuje. Nie odmówisz jej tego, że umie śpiewać. No dobra, nie mówię. Raz jej się zapomniało, ale nie było wtedy w Polsce, ale tak poza tym to umie śpiewać. Serio. Edyta Górniak umie śpiewać. Powiedzmy to szczerze. Umie śpiewać. Zapytaj Elisa Pędowskiego, ona ci powie. W tę niedzielę odbędzie się MTV Video Music Awards. Jeśli macie możliwość oglądania, to będą transmisje live. My polecamy serdecznie. Wiecie dlaczego? Bo nie będzie tam Szazy. Wiecie też dlaczego? Bo będzie tam Justin Timberlake, który wraca ponoć tylko na jedną noc, bo to jest tak, teraz takie modne, żeby robić powroty starych składów i będzie razem z NSYNC proponował swoje stare hity. A co się stało z Backstreet Boys? Wiem, że mieli wrócić. Gdzie? Wrócili. Gdzie są? Ja ich widziałem na żywo w poranku. Dokładnie tam samo ich widziałem. Gdzie są od tej chwili? A odnośnie Dody, a bardziej nie Dody, bo chciałem pomówić o Ani Dąbrowskiej. Ania Dąbrowska będzie teraz pisać teksty dla Dody, a muzykę będą robić producenci, którzy współpracowali z Brodką. Wszyscy wiemy, jak dobrą muzykę ma Brodka i wszyscy wiemy, jak dobre teksty ma Ania Dąbrowska. Wiemy również, jak zachowuje się Doda, w sensie, jakie daje show na scenie, więc w połączeniu może być nawet całkiem fajnie. Pomyśl sobie, Ania Dąbrowska, Brodka i Doda, daje to jakąś mieszankę. Biorę Brodkę z tego zestawienia i uciekam. Tak
czy inaczej Doda przygotowuje się do nowego materiału, żeby wypuścić coś epickiego, a coś epickiego ma zamiar i właśnie wypuszcza Lady Gaga, która jest w ogóle z mojego roku, więc wiadomo, 86 to jest najlepszy rocznik, największe gwiazdy, gościu. Lady Gaga wypuszcza nową płytę, singiel promujący już jest, Applause, który pokazuje tylko to, że Lady Gaga mega schudła i że robi wszystko dla publiczki, znaczy dla aplauzu. To znaczy, dobra, okej, Lady Gaga i teledyski zawsze były jakieś. Dobra, zawsze były jakieś. Zawsze ten też jest dobry. Dziękujemy wam bardzo za ten odcinek. Widzimy się już za tydzień, oczywiście na orangemusic.pl. Oczekujcie odcinka w piątek. Jeżeli macie jakieś sugestie, to piszcie w komentarzach pod spodem. Poruszymy ciekawe tematy związane z muzyką. To był Włodek Markowicz, Karol Paciorek. Jeśli chcecie więcej informacji o nas, znajdźcie nas na Facebooku.